Cześć, z strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Constructiona. Oczywiście Buddy już okupuje dźwig. Jedzie. Czy nie robię? Już go jakie tam w las na górę, to już go teraz przez 8 godzin. Butelkę sobie wziąłeś ze sobą? Co ty kurde, wleję z góry, jak będzie złoty deszcz to... No, założył rury, grzybków jakiś narobił, tutaj nie wiadomo jakich, proszę bardzo. Nie wiem, co proszę, tu się nie, dzieje. Tutaj jest twoje grzyby, nie inwestować. No, jakichś grzybów tu na wystawiał, ja nie wiem, to jeszcze jesień nie jest chyba, nie? To papieżaki. Ty, ale tu już od razu zalane, przecież my nie zalewaliśmy niczym, jak to jest, że tu od razu jakieś sypane. My tylko rury położyliśmy i... Ale widzę, o, jest zbrojenie, czyli będzie jakiś szalunek. A, pomylił deski, ha. Pomyliłem, panie. Tu musisz te naboje jeszcze wziąć ze sobą. Na pewno te? Mhm. O. To jest paleta paroizolacji. To cosik tutaj będzie, jak to para izolacja musi być. To dobra, która to paleta drewna, chyba ta mała. Kurde. Środkowa, o ta. O tu gdzie ja stoję, o to. No właśnie. Też chciałem pierwszą lepszą chwycić, paleta drewna to paleta drewna, nie? No nie, bo to są te kantówki takie, 3,5 metra panie, takie nie deski. Oho, deski połamane. To chyba Kazim zrobił. Jezu święty, do góry nogami, matko bosko. Dobra, czekaj, muszę ci odblokować to, masz. Wstawiaj szalunki. A, szalunki same się zrobiły, aha. No. Zalewaj. Zalewać grzyby teraz twoje, tak? Tak, zalewaj panie. Dobra, czekaj, tu trzeba było rozszerzenie włączyć. Twoje grzyby teraz poza... O kurde, ile tu tych jest tych? O Jezu, o Boże, moje nogi, przetrącił mnie nogi, o Jezu. Teraz mogę ci przetrącić jak chcesz. A widzicie jak ja on uprzejmy? Mogę ci przetrącić jak chcesz. Mogę ci tu do bucików trochę nalać jak chcesz. Betonowe buty chcemy zrobić, no? A dlaczego by nie? Nie lubisz betonowych bucików? Jakbyś chciał, jakby cię tam wiatr wnosił czy coś w tym stylu, to mogę ci tam, wiesz, dosypać trochę, nie? Na pewno. Dobra, a ja zobaczę, co będzie następne. Po zalewaniu. Lekka konstrukcja, panie. O kurde, trochę tutaj... Cztery etapy mamy i ten etap będzie trochę największy, bo będzie tak o... Komponenty drewniane. O, no to twoje deski, które tak chciałeś. Dostarczanie materiałów. Drewniane ramy. Drewniane podłogi. Kartonowe podłogi. O. Kartonowice dachowane, prace z cegłą, sporniki, kratownice dachowe, drewniane, materiały, ramy ścienne, podłogi kasetowe, sporniki, czyli takie układanie będzie. Puzzle? Tak, później budowa ścian, oczywiście dostarczenie materiałów, izolacja, dostarczenie materiałów sypki, czyli piasku, drewno, komponenty drewniane, opakowanie, dostarczanie piasku i odprawa na zakończenie. Więcej takich samych. A co jest, Grażyna? Urobku ci zabrakło? Nie. Przejechałem sobie jedną stronę, a teraz ja jadę w drugą stronę. A środek zostanie, taka oszczędność, tak? No właśnie nie wiem, czy zostanie, no jak zostanie... Te ślady w betonie zostają, zobacz. O, to coś nowego. W
byłem tu. Tu też mu podeptam, o. Tu będzie pod te ogrzewanie podłogowe, zobacz, jedna rura. O! Betonu daj ta. Nie po świeżym. To trudno. Nie wzięliśmy żadnej kurde pompy ani nic. To miało być tak pięknie. Szybciej się tym zalało niż pompą. No. 100%. Jakie ślady zostawiłeś? Będzie pan zadowolony. Dobra, fundamenty stoją, panie. O kurda, mi się beton leje, stop, szalony. Drewniane belki, dobrze, już dostarczą. Tegłe, 3 sztuki. I drewniane belki. Tegła sztuk, raz. Ja, czemu koparki nie schowałeś? O, bo ja myślałem, że ta jeszcze będzie potrzebna. Myślisz? Będzie potrzebna? Nie no, no wiesz, myślałem, że... Będzie... Będzie ją trzeba! Dobra, bo widzę, że tu fundamenty, to będziemy pewnie tutaj coś stawiać. Na wszystkich trzech. Trzy małe budynki będą. Ja się tutaj dużym rozłożę, może. O. Co tam masz do dostarczenia? Cegły, już skończyłem, jeszcze dwie drewniane belki i palety drewna. Drewniane belki to te 3,5 metrowe. Wybrać te mniejsze palety drewna. A te duże zostaw mi. Może z jedną mi się uda. Mówię, zostaw mi te duże. To nie, bierze mi tą dużą, no. Będzie jak szybko, że. Ale bym ci pomógł, a teraz będziemy się, kurde, blokować, no. A, bo ty, kurde, to te... Dlatego mówię tutaj, jeden no nie, bo mówiłem ci, bierz te małe, to ty żeś, kurde, się uparł wziąć to duże, a tak to byśmy się... Ja biorę pierwszą po kolei, a nie, razem. Myślisz, że to odrzucisz? Mało, dużo. No i teraz ja nie wsadzę jej, no. Ja ją zostaw, to ja ją odciągnę. Panie. Nie ma co narzekać, kurde. Alojzy. Gdzieś jak Heniek zalipia. Ty, a te duże to co to jest tam? Co tam jeszcze do postawienia jest te duże? Znaczy już zapomniałeś na pewno. No nie. Pakiet drewnianych elementów jakiś. No. No ja myślę, że on się zaraz sam tu pokaże, tylko... Albo nie, czekaj. Pakiet drewnianych elementów. Zaraz będzie się jechał po to.
Komponenty. Doskonałe drewno, doskonałe. W tartaku są dostępne. No. Mówiłem. Dobra, wjeźdź do tartaku, ja tu postawię to. Ja. Szkoda czasu. No dobra, to ja jadę do tartaku, dobra. Gdzie jest tam moja flota pojazdów? Ale chociaż zobacz, można dwa razy, dwa zadania Na na raz, raz no. zrobić. Znaczy to jest w jednym etapie, to nie wiem czy to jest dwa ten. Gdzie ten tartak? Tartak jest aż tam, dobra. Wyjadę. Znaczy cię ty tak się tapniesz, więc. Nie, pojadę właśnie, że pojadę. Jej, to zwracam honor, nie widziałem, że pojadę. Taki. Chyba na eko ci zagrałem. Nie, bo zanim ty to załadujesz, to... A tych elementów to jest ile? Niby 6, ale... Ale myślę, że tam jeszcze będzie więcej zaraz. Jak te postawisz, to pewnie do drugiego budynku Kolejne się pokaże. No. To... Zanim ty postawisz, to ja mam dowiozę. Chyba. Tak jak mówisz, nie inaczej, mordo. Tylko nie wiem, czy to tylko jedne elementy z tego tartaku, czy będzie więcej tych elementów. Zaraz się przekonamy. O! Wszystko zgodnie z tym. Kurde, co jest? Ze sztuką. Ze sztuką budowania, powiedzmy. Nie ma takiej firmy jak my. No. Najlepsze budowlańce. Najlepsze budowlańce na świecie. O, masakra. Najlepsze budowlańce. To był na ten, to był program taki budowlańce. Nie wiem czy oglądałeś. No, był. O był, no. Kurde, jaka padaka. Same pachury. My przy nich to wymykamy, chłopie. My to jesteśmy takie... Mały pikuś przy nich. Wiesz, niektórzy są, naprawdę mają skałkę do tego, ale niektórzy do no, takie... ale to nie z, te, z tego programu, no. No nie, to byli... Wiesz, pan Heniu Złota Rączka zna wszystko, tak naprawdę nie wie nic, nie? No. Ja nie mówię o prawdziwych fachowcach, którzy się zajmują tym, tylko mówię o tych z programu, no to tam taka była to, piękna. To jak ci, lusterka. No, no. O, a no. No, a te zusterki to już w ogóle. Nie, niektórzy naprawdę też tam mieli dryg do tego. I widać, że się znali na robocie, ale niektórzy to UJS. Nie no, mi się podobało, jak trzeba było taką skrzynkę drewnianą zbić, nie? Była gotowa, zrobiona, się gotowa. No tam trzeba było przyciąć cztery deski, nie? Jak oni to przycinali w powietrzu, jak oni to mierzyli. To tak samo jak stawiali altanę. No to znaczy, tego nie widziałem. O ja chłopie kurde. Albo huśdawkę, o Boże. Czeko, ja bym bał się tam dziecko położyć kurde na tej huśdawce, kurde tak ją skręcili, nie? Najlepiej te części, które pozostawały je w krzaki gościu wyrzucić. O, to pachura musiał być niezły. A do czego to? Dobra, weź tam wywal w krzaki, ty. Patrz, ty, co gość robi, podchodzi pod krzaki, jeb w te krzaki, nie? A to była, wiesz, jeszcze te usztywniające, nie? No, no, no. Musiałeś, wiesz, dziurkę wywiercić. I one tam, wiesz, wchodziły do środka elegancko. Jo, no nie wierzę, co za tłoki, mówię. Plaża miejska, dzielnica Willowa, liczba części 5. Najlepszy mi się podoba, jak gościu tapetę przyszedł kłaść. Będzie pan? Będę, spokojnie położę. Gościuła wyszła z domu, nie on ty. Na fotel telewizor se włączył, do lodówki zajrzał, kiełbasy se wziął, piwa se wziął, ty. Zaczął se pić, kurde, siedzi, mecz ogląda. To ładne. Jest, był aparat. Nie wiem, czy nawet nie jest to na YouTube, kurde. Ujo, jaki fachura. Ty, a tu w tartaku trzeba te elementy sobie załadować jeszcze. Widziałeś? No to panie, musisz sobie dźwigać jeszcze. Nie, ja mam tego. Żurawia jakby co. W tartaku? No. Aha, Hadesa, nie żurawia. Hadesa, no.
O kurde, ale tu jakie są wielkie te. Jasny gwint. No to mi się zdaje, że to na tak będzie. Ale jaja to chyba tego nie wezmę, ale dobra, zobaczymy. No co znowu? Ja nie mogę, ty... Ale to mnie wkurza. Nie mogę się rozłożyć z HDS-em. Moje nogi przeszkadzają. Nie, to są trzy pojedyncze, dobra. Panie Janie. Wystraszył tutaj człowieku. Nie, no bo to jedno przy drugim to leży i chłopie, to wygląda tak, jakby to była jedna wielka taka płyta, nie? No to na szczęście jest... Na szczęście jest takie w miarę fajne. To dobrze. A już się przestraszyłem. Ale to dobrze, to ty będziesz na dźwigu operował, ja będę na dźwigu operował. No już musiałem zejść z dźwiga, bo musiałem sobie rozpakować elementy. To w końcu żeś wylazł z tej dziury, dobrze. Ale panie, robota, że... A nie mówcie, że będę mógł tylko po dwa elementy jeździć. Się wkurza. No i nie narzekaj, kurde, patrzysz. Nie bym chciał od razu cztery elementy wrzucić, ale czy to się uda? Jaki kurde negus? Uwaga, abonent może musi się znajdować bliżej ziemi. Aha, czyli dupcia. Dupcia blada, panie. No musisz mi to przywieźć, bo ja już wszystko tutaj zrobiłem, co miałem zrobić. Dobra, muszę się rozładować teraz na nowo i załadować na nowo. Trochę mnie to zdenerwowało. Gdyby było tą zieloną przyjechać, to wtedy bym może załadował wszystko naraz. No ale dobra. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Tam, że tu można piętrowo, można byłoby jedno i drugie załadować, a tu... Niestety. Trochę to takie oszukane, bo te płyty nawet dość ładnie wyglądają, spakowane, więc można byłoby to ładnie to postawić jedno z drugim. Jedno na drugie, a tu nie. Nie dali. Kaliery. Oszukańcy. Dobra. Jadę. Gdzie ty tam jesteś? Tu jesteś.
Tak, boję się. Mówisz tak na szybko, bo ty tam siedzisz. No dobra. Niech będzie. Róbmy to na szybkości dzisiaj. Załóżmy, że jadę. Brum, brum. Brum, brum. Ty, a co to za koła jakieś? Co żeś ty tu za koła postawił? Ratunkowe. No właśnie, chyba. Prosto, prosto jest, prosto, 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 dobra. Fajnie to wygląda, o kurde. Poderwał całą mi tą... Całą mi poderwał ciężarówkę. Aha. A drugiego nie? Nie trzeba? Aj, weź zdejmij to mi drugie tam. No, zdejmę ci i ty pojedziesz po tamte najwyżej w razie, bo... Zdaję, że ci będą potrzebne. No tam trzy elementy jeszcze zostały. O. Dobra. Jakby ktoś nie widział, to moja przyczepa jest pod ziemią, czasami jest nad ziemią. Burty się trochę wygięły w kształcie skrzydeł. No bo to jest podpaska always z skrzydełkami. A ty też to widzisz, czy nie widzisz? Czy tak, tylko... widzę wszystko. O, czyli super mały. Zdaje się, to ta przyczepa trochę za ten... Jakbyś otworzył burty, to mi się zdaje, że tu by nic nie było, wiesz? Ale mogę nie być... Mogę być w błędzie, nie? No, też tak mi się wydaje. Że nawet jesteś, ale niech ci będzie. A pierdziele, nie można nóg rozłożyć, jak prosto nie staniesz. Co za dziadostwo, no z tymi nogami to jest kurde przegięcie pały. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego te nogi się tutaj tak kiepsko chcą rozłożyć. Stoję na betonie, no zobaczcie, stoję na betonie, niby prosto. Niby nie prosto. Niby prosto, niby nie prosto. Nie, trzeba dwa albo trzy razy składać i wtedy się rozłoży. To musieli coś popieprzyć, bo tak nie było. No. Jednym słowem, coś zostało zepsute. Ale już trudno. Żyje się dalej. Żyje się dalej, tak jak inaczej. Jeszcze jak mi tu braknie pici kłaczek, to się wkurza. A to taki milimetr. No, żebyś wiedział. Mało brakowało. Jadę. Ile mnie ta podróż kosztuje samolotem? Tylko 85 to. To nie jest źle. Dobra, bardziej musisz mnie rozładować jeszcze z tego. Momento more. A ten już dachy jakie kładzie, patrzcie. Co to za kible on buduje? Ucieka, bo muszę paletę belek i tam i drewniane belki dostać materiału. No to masz miejsca, zobacz ile masz miejsca. Chłopie, ja ci nie przeszkadzam. Nie? Nie. Aha, dobra. Ale to weź mnie rozładuj, to ja pojadę se na ten. No dobra, moment. Bo jeszcze jedno. 13. A, to tam muszę to. No po prawej twojej, po prawej, nie... Muszę dostarczyć jeszcze tutaj. To co to jest? No właśnie. Dobra, ten pakiet jeden, no. Jeszcze pakiet to jest ten jeden? No. Ale jakiś inny to jest. No, ale ten, no.
Będzie tutaj trzeba go dostarczyć? Tak. O tu dokładnie. O tu 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 tu. O tu 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 tu. Oj, chyba to nie ten. A to może tamten drugi. To może tamten drugi. Lecimy znowu? Nie, patrz, tym razem nie poleciał. Widziałeś? Tym razem nie poleciał. Dobra, ostatni. Ostatni pakiet i ostatni to sobie przyjadę już chyba. Przyjedź, przyjedź, bo. O, rozkładać się. Ja nie wiem, czemu tutaj. Czemu od razu tutaj, jak rozkładam nogi do HDS-a, to się rozkładają, kurde, podpory w tym, w naczepie, nie? Tak jakby się chciał odstawić. Rozłączyć. To takie trochę nie głupie, mam nie? Pojęcia, No ja panie. też nie mam. Dla mnie to takie trochę głupie. Znaczy wiesz, na ciężkie materiały, owszem, to jest. To musisz rozstawić sobie podpory, nie na ciężkie materiały. No ale podpory w ciężarówce, a nie w naczepie. Po co w naczepie? Nogi od naczepy się składają jeszcze, znaczy rozkładają. No bo ja tego nie rozumiem. Wiesz, jak podjeżdżasz z naczepą i z HDS-em, no to rozstawiasz sobie podpory, ale naczepy tak jakby nie odpinasz, nie? Nóg nie rozkłada. No nie. No właśnie. Czekaj, jakby tu przyjechać? Ja bym chciał dołem jechać, to ja bym chciał tędyk jechać. Tędyk, tędyk, tędyk i w tędyk bym chciał jechać. Tu bym chciał jechać. Nie szybko podróż, tylko zrobimy tak. O, tu zrobimy tu i tu pojedziemy tu. O, dzisiaj zrobimy. Pojedziemy drugą drogą dołem, teraz pojedziemy. Tak, zrobisz tura, tak? Zrobię tura, no. Tak wyjątkowo zrobię tura. Podzwiedzam. Ty i tak tam masz co ładować, to co ja tam będę ci przeszkadzał na razie. Teraz będziesz krzyczał, że ci przeszkadzam. Albo trapię gorzej, że ci się zechce i będzie złoty deszcz, nie? Tak. Albo i dwa. No, lepiej, żeby z gradem nie poszło. Idziemy, tu mój ten łepetyną macha. Oj, obym zjazd, kurde, zapatrzyłem się na dziada. A mój, zapatrzyłem się na dziada i bym, kurde, zjazd przejechał. Ty, ale fajne te rondo zrobione, znaczy rondo, to nie rondo, ten zjazd, ale kurde, zobacz, ile tu jest zjazdów, tu w prawo, tu w lewo. Robiliśmy? Nie. Inne? Oryginalne, które jest, ale tu pod mostem, nad mostem, tu górą, tu dołem, tu w prawo, tu w lewo. Fajne takie ślimaki. Podobują, mnie się podobują. Sprawdźcie wszystkie, dokąd to naprowadzę. Nie no, w kółko masz tam kilka rozjazdów. Nie będę sprawdzał, może lepiej. Bo mi zajdzie z godzinę czasu, jak się pogubię w tych wszystkich zakrętach i co wtedy? GPS-a włącz. No to. Bo sobie GPS-a to sobie włączę, no, ale to będziesz ty się dar zaraz, że materiałów nie ma. Tyle do materiałów to już chyba mam do końca budowy. A nie mogę na to pozwolić, żebyś stanął z robotą. Nie, nie, musisz pracować. Nie robię jeden. Żeby nie było. Oczywiście, tak. Opa, drewniany palik. Ja nie mogę, co ty, jakie paliki? Gdzie ty te paliki będziesz stawiał? Na molo. Na molo? O kurde. Człek. Chłopie, co tu się dzieje? Co to za budowa będzie? Jebut, pajnoga. Piramida Cheopsa. No chyba. Dobra, moi drodzy, i teraz zjazd dołem jest tutaj przez krawężnik, niestety. Ale tak musi być.
Mam nadzieję, że żaden baran nie stanął pod mostem. Ja będę dał radę przejechać. A tam wszystkie trzy, kurde, bum. A tu pod mostem jest młotek, jakbyś nie wiedział, jakbyś szukał sobie młotka, nie? Tu jest ten. Ja już się naszukałem w życiu młotków, więc... O, zobacz, jak ładnie ci tu zaparkuje. Elegancko, pięknie, ładnie i cudownie sięgnie. Pięknie, dobra, idę zobaczę te paliki jego, gdzie on te paliki wbija. Już przyjechałeś? No. Szybko coś. Gdzie ty te paliki wbijasz? Na molo, ty. Co za ciul. Na to molo. Będzie molo. Na molo. Paliki wbija. Ten duży to chyba wolny jest dźwig, nie? Ktoś wolny, no. Ten mały chyba jest szybszy. Byś nie gadał, że ci nie pomagam, nie? Jak zwykle będziesz przeszkadzał. I bądź tu dobry, chcesz pomóc, nie? To zobaczcie, co tu się dzieje. Chcesz pomóc, to przyjdzie powieś i przeszkadza. Przeszkadza. Postawisz jakimś małym gównem. Te moje małe... Weź grabki, biederko i pobaw się w piaskownicy. Mało masz piachu? Kurde, te małe gówno jest większe niż ten twój żura. Jakbyś nie wiedział. Tylko, że ja żurawiem trzy razy więcej roboty zrobię niż ty tym gównem. Dobra, dobra. Teraz zobacz, jak tu robota będzie szła. Chłopie. Jak przecinak. Widzę. Co? No idzie jak przecinak. Ty sobie tam stawiasz, ja sobie tu stawiam. I elegancko, i praca w re. O kurde, nie trafi. Wiedziałem. Ja. Że tak będzie. Pies kruchu teraz stawiam. Zostawiasz? Pies kruchu. Pies kruchu? Skąd wiesz, że to pies kruchu? No tak wygląda. A może ten? A babcię klozetową stawiasz? Nie, babcia klozetowa to tam murowana jest. To na bogato? Kamera mi zaskoczyła, dobra. O, więcej częściów. O panie. Więcej częściów, widział takie cuda? To czemu mi się kamera przekręciła?
Teraz ja się pytam ja. Nie powiem ci, panie. Czemu to się tak stanęło się? Chłopie, co tu się dzieje? Co za perfekcja? Skończyłeś już? Nie. Ja. Uju. Pracuję ciężko. O co ci chodzi? Bo tak ciężko to nie widziałeś, żebym pracował. Few hours later. Nie, tym razem, Mieciu, nie tym razem. Zobacz, jak tu robota wre. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, chłopie, jak to idzie wszystko. Jak rakieta. Pełna propeska. Ile ty, a miało być 4 budynki, a to już zobacz, ile jest tych budynków. Coś tu za dużo. Wiesz, ich. 4 murowane, no to akurat, raz, dwa, trzy i... No i te dwie rotundy. Masz taką te ściany? No i już ostatnio stawiam. O, i teraz daszek. Bo u mnie się zawiesiło na 65%. No i jest, no i u mnie też. Teraz daszek będę kładł. Kurde, nareszcie. Nareszcie, patrzcie go, patrzcie go. To za chłopak. Już 3 razy powinien się dach położyć. No, 15. Okej, no niech ci będzie. Nie wierzę. Jak ja mam z nim wytrzymać? Ludzie, ratujcie. No. Relanius. Zobaczcie, ten budynek się nic nie zmienia. Zobaczcie, on pusty drzwi, tylko góra, dół. O, bo cię zaraz... Końce. Dawaj, płyty. No, pomogę ci, bo... No, pomożesz mi, da. Z dobroci serca oczywiście, nie? Że wiesz, jakoś te wolno ci dojdzie, nie? No. No, ja tak, jeszcze specjalnie mi to wszystko powywalał, nie? Co ci powywalał? Co za dziadka rwaliński. Co ci powywalał? No to te wszystkie te. Co? Ty, teraz się dopiero pokazały ściany, których nie ma, nie? Jaki kurde... To ty gadasz. No, ściany i te wszystkie płyty do góry poszły, nie? Nie no, u mnie wszystko jest tak jak Stratia, było, nic się nie zmieniło. To jest wywalone, chłopie, w ciortu. A ty masz palety zbierać, gdzie ty te pan? Ty stawiasz paletę? No, staram się stawiać paletę. A masz paletę na haku? Nie mogę chwycić. Tak, a ty jesteś u mnie tutaj dźwigiem. A to nie te, ty. A to musisz palety tamte, co tam są. Wiesz co, to jest taki hardcore, że ja nie wiem, co tu się dzieje. No te palety musisz postawić. A te palety, kurde. O te tutaj, te małe. Małe, dobra. Ja myślałem, że te... Są płyty, leżą tak, kurde, do góry nogami, widziałeś? Nie, u mnie nie leży nic. U mnie wszystko jest tak na swoim miejscu, tak jak powinno być. Dawaj tutaj, bliżej mi tutaj podrzuć trochę, żebym ja mógł sobie chwycić, to ja sobie chwycę tutaj te dwie.
Jedną taką, jedną taką. Ty zakładaj te dachy tam. Jakie dachy? Jak ja już dachy mam założone. A on mi pokazuje dopiero dachy. No. U mnie wszystko jest. U mnie wszystko jest położone, panie. Ściany postawione, dachy postawione. Standardowo. No, ale to tak. Synchronizacja, dobra, zobaczmy, co my dalej będziemy mieli. Później izolację. Ej, to my zaraz kończymy. No nie, no nie, bo tu jeszcze jest dostarczanie piasku, komponenty drewniane, odpakowanie, odpakowanie, piasek. Ej, no to ty, to ja myślę, że to zaraz kończymy. Komponenty... Ja nie widzę inaczej, tak kurde, ja chcę to skończyć. No, ja też tak myślę, że to dzisiaj to skończymy. Dobra, to ja tego dźwiga już chyba chowam. Koparkę też zaraz chowam, bo ona nie będzie potrzebna do niczego. Buldożera też już możesz wywieźć. Buldożera, buldożera. Padromy możesz wywieźć. Buldożera zostawię. Po co? Na razie, bo jak będzie, nie wiem, czy nie trzeba będzie wyrównać piasku jeszcze. Wątpię w to. Widzisz? Tak samo ze przyjaciela. Na razie schowam. Chowam koparkę tylko. Tam na górze masz młotek, nie? Na górze chyba go... Gdzie na górze? No tutaj nad budową, jakbyś wszedł po schodach do góry. Schodach na górze, dobra, to... Daleko? Zaraz ci pokażę tym żurawiem. Dobra, biegnę, lecę, pędzę. Tu pod spodem. No momento. A, o, to ty, tego nie miałem, no widzisz? 19 ze 100. O kurde, to jeszcze ile tych motków brakuje, ja pitole. Zgromadź ciut. Ale to nic, dobra. Parka schowana, buldożer schowany. Ja tylko przygotować narzędzia. Stawić na bok, a później se posprzątamy po zakończonej budowie. Ty umieść drewniane podłogi kasetowe, ja mam pokazane 0,5, nie? To ty tak jakby wyprzedzasz ten zadanie o jedno. Bo u mnie jeszcze tego nie ma. Dobra, ostatni element. Rozpakujesz? Tak, tylko poczekaj, odstawię tego i już idę. Uno momento, sekundę. Pędzę, lecę, biegnę. Gdzie to jest? No wszystkie trzy te. A, tu. Takie. Nie, no bo kulek nie było widać. Teraz dopiero kulka pierwsza się pokazała, a tych dwóch kolejnych nie widzę. O, druga się pokazała. To myślisz, że będziesz musiał to wrzucić? Ja to myślę, że jak rozpakuję, to się samo na dachu pokaże. No, ty, widziałeś? Widziałeś, jak ja buduję szybko? Dobra, muszę spadać z tym. Tak, tylko jedno rozpakowałem i co? Ale ja rozpakowałem resztę.
I co, to koniec budowy naszej? Nie, coś tu jest. Nie, piasek teraz. Piasek, komponenty drewniane. Dobra. A tutaj mi pokazuje, że w ogóle nie jeszcze to. No, dziwne. Tu jakiś element został. Ja cię piję to. Grubo. Dobra, idę po wywrotkę, idę po piasek wezmę. Przybierz ten piach. Panie, 17%. Nie kończymy, póki nie skończymy tego. To szybko. Dwa odcinki, panie, plaża zrobiona. Stało piachu, panie. I co? Oczywiście, a mówiłem, że jakieś ładunki tutaj zostały? Jeden. Co masz? Jeden został ładunek. To weź to. No to muszę podjechać tam. Zamiast rozpakować na miejsce, gdzie trzeba było, to żeś rzucił tu na grzebę. A, to ten, dobra. A najgorsze jest to, że zaraz go ja trzeba by... Wiesz, bo ja myślałem, że będzie potrzebny tutaj ten... No będzie, bo właśnie teraz będzie, że teraz, wiesz co będzie? Teraz ja go przestawię, wyjadę i trzeba go będzie załadować z powrotem. O. Chyba, że... Nie no, to no tak będzie, nie inaczej. Trzeba go będzie tam postawić. To jest śmieszne takie, kurde. Widziałeś? Widziałeś takie cuda? Mówiłem. No jest powinny po tamtym młotek. Pod mostem. Wziąłeś tego z pod mostu? Nie, jeszcze na razie wezmę tego. Z pod mostu? Tamten? Aha. Prawie ćwiartkę mam. Ćwiartkę czego? Młotków. Młotków ćwiartkę masz? A ty. Już tu miałeś paletę. Ta paleta to na końcu. Interesuje, czy ja tam sięgnę, ale chyba sięgnę.
I będzie konie. A, to ty tam idź do tych palet, bo będziesz rozładowywał, nie? A nie, ty piasek znowu trzeba będzie. Szukaj, czy tam nie ma innych dziur na piasek. Jest, nie stój, tylko idź piasek rozładowuj. Ty, Mieciu. Gdzie? No jak, gdzie? Tam z tyłu je widzę jeden, tam gdzie tego, no, dwa te są do rozładowywania. On stoi się patrzy, nie rób jeden, no. A tutaj ty, a to ja nie widziałem, że tutaj i, trzeba piasek dostać. I z drugiej strony też tam jest ten piasek jeszcze. Po jednej i po drugiej stronie dźwiga, nie? Dostarczamy. O, to dostarczę piasek, ja rozpakuję. Rozpakuję tutaj, nie wiem co to jest. Materiały budowlane to są, ale jakie? O kurde. Pa chłopie, co tu pa? Autoryzacji mi nie dałeś. Do czego? Nie mogę, brakuje autoryzacji dla operacji, proszę do kupienia tego, piasku. Ja pierdzielę. Masz. Widzicie, jak kicham? Już... Osiągnięto poziom kamienia milowego. Jaki ham, już od razu ham. Ty zobacz, jakie ja tu ładne tu podłogi położyłem, kurde. O, dobra, jakie piękne, cudowne. Widziałeś? Teraz mogę się nawet po nich przejechać, żeby to ubić lepiej. Ty, a tu taczka jest dla ciebie. Nie ciężarówku, tylko taczku ten piasek rozwóź. To ta ciężarówka tak ledwo jeździ, prawda? To moja tak samo. 7 na godzinę. 4. A bo masz tu, nie masz tego w górze? Kipra? Nie. To się zepsuła ci ciężarówka. Zepsuł. Dajesz mi rozwalony sprzęt. No ta, no. Nówka funkiel nieśmigany i on złoma dałeś mu, nie? Zobaczcie jaki, nie? Dajesz co najlepsze, kurde, normalnie wypruwasz żyły. Nieśmigane. Ja, czemu betoniarkę mamy? Gdzie ta betoniarka stoi? Kurde. To teraz trzeba wyjechać tymi wszystkimi maszynami. To weź się do tego wciul. Tak, no to se później posprzątam, to mi nie chodzi, tylko trzeba i tak wyjechać z parkingu, nie? Trzeba je zabrać stąd. No, a se później je posprzątam. O, ale lody dostałeś, kurde. Dobrze, że wyskoczyłem, nie? Chodź, bo jeszcze betoniarka i dźwig został, co ty? Dobra, ja idę po betoniarkę, to po dźwig. Już, on koniec roboty sobie zrobi, ty. No jak, pauzę. Widzieliście? Jedną wywrotkę odstawi i zadowolony. I mówi elegancko. Elegancko. Za dużo tu tych maszyn, kurde. Dobra, wyjeżdżę, nie martw. No, zobacz. Pyk. Idź tam gadaj z tym, kurde, różowym koszulowcem. Oczywiście, że chcę. To on tu nam powie ciekawe, jak tym razem. Za kilka tygodni dopiero, oto. Now prominent party guests no longer have to travel to other cities to party. It's going to skyrocket the glam factor of this place, and that's only good news for the local economy. I just love the ambiance. It's just as atmospheric as I hoped it would be. It seems you have a good team behind you, and you're open to more extravagant concepts. I like that. We'll see. Maybe I'll have another job for you soon. No może tak, a może nie. Zobaczmy tu plażę, jak ona... O, zobacz, jaka plaża, ty. Plaża bez piasku, ty. Ale jaja. Betonowa. Ty, no żebyś wiedział, ja pójdę tam zobaczę. No, plaża betonowa, no. Ale pączki sprzedają na plaży. Nie, są piaski, tak jak tutaj wiesz.
Ty, no ale plaża to dobra, no tu co oni wysypali tutaj, a do wody po betonie. Bo to jest plaża w Stegnie. Ty, a tu co? Dwa jakie lumpy, kurde. W kurtkach na plaży siedzą. Bo to Janusz. No pa, tu jakieś deski, tu no to no, beton do wody. Ja mam kurde co? Po co ta woda jest? O, o, pa, wystrzeliła mnie ta woda. Grażyna się utopiła. No. Idź, idź, buty sobie umyj tam. Siatkówkę. Ty, ale ty, siatkówką może, możemy zagrać, tylko taka dobra, piłka trochę jest Baron nie tego. Blake, tego co? Guiro, Gordona Jimmy jakiegoś Cheese, mamy. I Chicago. Czekaj, co my tu mamy? Nie, to nie. Pączka nie chce. Idę tam, bo tam ty, widzę a co chyba to jest? Ej, te rotundy, ty, co to jest? Może czekaj. Chodź do Piera na pizzę. To zara, ja chcę tu zobaczyć. Po co, do czego ta rotunda jest? Ty mi wytłumacz, bo ja nie bardzo wiem. Co? Ta rotunda do czego jest? No tamtej i tamta też. Co to jest? No tu. Postawiłeś jakie gówno. No nie wiesz, do czego to jest? No nie wiem. Chcesz, patrz, mi, chcesz mi powiedzieć, że to jest przebieralnia? Nie. No a co? No chyba nie. No chyba tak, bo tu masz kibelek. WC Picker. A mówiłeś, że ten murowany to będzie kibelek gówno, a to pizzeria jest murowana, ty. Tu jest murowany, ty. Pizzeria była drewniana, ty. Tu masz mur. To był murowany? No. Możesz iść bujeczkę postawić. No. Jak chcesz, to ci postawię coś. Ale ty zobacz, jakie nowoczesne meble, nie? Z naszych palet po cegłach. Z palet. Zajumali nam palety, ty. Bardzo modne. Wszystko pięknie, ładnie, tylko te schody betonowe mnie tu drażnią. Powinno być zejście, no jak plaża, to plaża. Plaża to jest, to plaża to nie jest piasek wysypany, bo to się nazywa piaskownica, nie? A to jest nowoczesna plaża, ty się nie znasz. No, to dupa nowoczesna, a nie plaża. To nie plaża, to są schody do wody, a nie plaża. Plaża to plaża, no. No to masz tu plażę, piasek, ten co wysypywaliśmy, o. To jest plaża w Stegnie. No to tak, co to jest za plaża? To nie plaża. A tu co oni tu zrobili? Ty, a tu chyba wycieczkowiec jakiś będzie parkował, bo tu... Pa, jest ten. Ty możesz na dynie skoczyć. To jest ten, jak piraci mieli, wiesz, łajbę. Czy to jest ten, marina dla tych małych motorówek, że skaczesz im na głowę, nie? Tak. Ale jaja. I co? Gdzie wylądowałeś? Na ulicy. Po co do wody skakałeś? Na ulicy. To co, przyjmujemy no, drugie ostatnie zadanie z tego grupa, nie? I kończymy. Chyba czekaj, co my tu zobaczmy, co my tu mamy, bo tu już mamy ukończone i zostało. Ostatnie zadanie zostało nam. Nie panie, jakie ostatnie? Masz plac publiczny. Plac publiczny. I ostatnie most jeszcze, czyli mamy to jeszcze tutaj. Tutaj jedno zadanie więcej jest. Bo tak to zawsze były cztery. No nie, tutaj było pięć, w pierwszym było pięć. No. Dlatego robiliśmy no tamte najpierw. Dwa. No, to musimy zrobić teraz co? Plac publiczny, moi drodzy. Wywóz, kopanie. Dobra, przyjmijmy sobie to, zobaczymy gdzie to w ogóle jest na mapie. Kurde, ale... A, dobrze, zakres zlecenia wysokie. Pokażmy gdzie to jest na mapie. Ej, w sumie nie tak daleko. To nie trzeba sprzątać maszyn, tylko od razu tam przejechać. O, stąd tam i będzie git malina. Ale to moi drodzy, ten plac publiczny to my sobie zrobimy w kolejnym odcineczku, a my się z wami żegnamy. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie. Hej, hej. Elo, 320. Kłaniamy się nisko po samym...